Słuchaj, jest takie jeszcze właśnie pytanie. Co myślisz o zwakowaniu pasa przez Mameda? Wróci do oktagonu, czy... To znaczy tak, Mamed ogólnie, jeżeli chodzi ogólnie o podejście federacji, no skupmy się na federacjach bokserskich, prawda? Bo to są federacje najstarsze na świecie, tak? Jeżeli w ciągu roku zawodnik nie broni pasa, to ten pas automatycznie jest mu zabierany, prawda? Jest obowiązek obrony pasa raz w roku, prawda? No Mamed tak. Nie bronił tego teraz pasa. To się tak, ale nie, ale no tak, no, wiesz, no. Kiedyś w Wigilię też nie można było jeść mięsa, teraz też już jest od tego odstępstwo, żeby ludzi jednak cały czas przyciągać do siebie, prawda? Patenty. Tak. I teraz Mamed nie bronił tego pasa, z tego co ja wiem, od momentu walki z Azizem, prawda? Czyli to też było już ponad rok. Czyli samo z siebie to powoduje, że ten pas jest zwakowany. Nie chciał blokować. A Mamed bodajże jest 2 lata chyba ode mnie młodszy, czy rok. Też na pewno gdzieś tam już ma sobie to wszystko gdzieś tam z tyłu głowy poukładane. Jest teraz nastawiony z tego, co widać w wywiadach na rewanż z Tomkiem Nalkunem. Tak, i to mu siedzi w głowie. A w tym czasie znów by na przykład był pas blokowany. Ja uważam, że bardzo fajny gest z jego strony i za to mu się należy szacunek. A kto wygra, twoim zdaniem? Ale Tomek kiedy? Nalkun czy Mamed, jeżeli dojdzie do ich walki? Ciężko jest ocenić, kto wygra, bo tamta walka pokazała pierwsze primo niesamowitą czutkę Mameda. Niesamowitą eksplozywność i niesamowity taki, wiesz, przegląd walki. Ale pokazała u Tomka mega zawziętość u Tomka i zimne ciśnienie do końca. Wytrzymał to ciśnienie, także wiesz, także no to ciężko cokolwiek tutaj, wiesz, rozpatrywać.